misery. Witajcie kochani. Bardzo się cieszę, że jesteśmy razem znowu. Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na pytanie, które pewnie nurtuje was w waszych sercach, gdy z przerażeniem często patrzycie na wiadomości, na to, co się dzieje za oknem. Pytanie, które zadał mi Lion 1611. Ile czasu w takim razie jeszcze mamy? Domyślę, w jakim momencie jesteśmy? Miesiące, lata? Kochani, powiem wprost, nie mam żadnych wątpliwości, że żyjemy w czasach ostatecznych, w momencie burzy czy sztormu opisywanych w przeszłości przez proroków, Boba Jonesa czy Johna Paula Jacksona. Zachęcam, byście sięgnęli po tych proroków, którzy 10-15 lat temu opisywali te zdarzenia, które dzieją się obecnie. Jest to tło, które wam jak gdyby da możliwość ogarnięcia tego, zrozumienia, dlaczego też tak się dzieje. Myślę, że gdy się nad tym zastanowisz, to czujesz dosłownie to falowanie, gwałtowne wezbrania zdarzeń, a potem coraz mocniejsze opadanie w dół. Z czasem staje się to przysłowiową jazdą bez trzymanki. No dobrze, dlaczego tak się dzieje? Wspomnij na dni Noego, które przywoływał nasz Pan Jezus, opisując czasy potopu. Pan oddzielił wówczas ziarno od plew. Podobnie ma być teraz. Podobnie ma być na ziemi, już wkrótce. Na ziemi, której prawdziwym władcą wciąż jest Boży przeciwnik i nadchodzi czas, najwyższa już pora, by to się zmieniło. Chcesz tego, prawda? Ja też. Ale niestety, przeciwnik nie odda za darmo, nie odda, będzie się trzymał kurczowo i zrobi wszystko, by nie oddać tej ziemi. Niestety ma wiele sług. Wiele osób oddało mu swoje serce. Są to wszyscy ci, którzy świadomie oddali mu swoje życie. Oddali życie za srebrniki tego świata. Oddali się pożądliwością ciała, pożądliwością ducha, karmią się tym i czerpią z tego profity. Kurczowo trzymając się rzeczy materialnych, odtrącając bezustannie wyciągniętą rękę Pana. Jest wiele świadectw ludzi, którzy przeszli z tamtej strony, z ciemnej strony mocy, jak ja to mówię. Opisują dokładnie, co się wówczas dzieje, gdy sięgają po rękę Pana. Zalewa ich światłość, są pełni łaski. Pan czeka na ciebie. Jeśli jesteś po tej drugiej stronie, nie wahaj się. Ocal swoją duszę. Czas jest ostatni. Okej, ale nie do nas należy osąd. Osąd, kto jest po jakiej stronie. Osąd należy do Pana i Jego aniołów, którzy dokonają tego żniwa. Diabeł zdaje sobie z tego sprawę. Dobrze wie, w którym momencie dziejów jest. Ale dokładnej daty nie wie, dlatego że, jak sam Pan mówił, tylko Ojciec o tym wie, po to, żeby przeciwnik się nie dowiedział. Bo gdyby wiedział, to by się przygotował na to, prawda? Więc dobrze wie, że nadchodzi czas i zbiera teraz stada, próbując je oznakować. Szatan jest zaprzeczeniem, jest przeciwieństwem Pana. Pan jest dobrym pasterzem, dba o swoje stado, idzie po każdego z nas, sięga po każdą z owieczek. A przeciwieństwem dobrego pasterza jest zły pasterz, który robi to na siłę, zabiera owce nie ze swojego stada. Strzypuje je, znakuje wyłącznie po to, by je oszczyc i zjeść. To dlatego marionetkowe władze, kukiełki w rządach dwoją się teraz i troją. Zobacz, podobnie u nas. Ale im bardziej teraz nas naciskają i więcej gnębią, tym wierzę, że większa łaska otoczy nasz naród. Wierzę w to głęboko, bo Pan pokazywał mi to, co się dzieje i była tam wizja kraju wolnego, wreszcie wolnego, wspaniałego, cudownej ojczyzny. Opisałem to w maju na jednym z vlogów na YouTubie. Znajdziesz to bardzo łatwo. Ale zanim to się stanie, a musi się stać, bo jak opisał prorok Daniel, cytuję, w owych czasach królów Bóg nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na zawsze. Kochani, to wszystko jest zapisane. To wszystko jest zapisane w Piśmie. Od wieków są to słowa powtarzane przez poszczególnych proroków. Daniel, Izajasz, Jeremiasz, Nowy Testament. Wszystko zapowiada Królestwo Boże. Ale przede wszystkim masz to zapisane ty, każdy z nas w swoim sercu. Jest to prawda,
która sprawia, że teraz się oburzasz na tę rzeczywistość. To jest nie twoja rzeczywistość. Czujesz, że to jest coś nie tak. Wiesz podświadomie, że może być lepszy świat. Nie wiesz dokładnie jaki, ale ten promyk wlany w twoje serce przez Pana jest to świadomość tego, co ma nastąpić. Świadomość prawdy Edenu, Królestwa Bożego, które wróci. Dlatego miejcie nadzieję, bo Pan jest z każdym, kto wzywa Jego imienia. Odrodzi nasz kraj. Nie pozwoli też, by stała nam się krzywda. To jest chwila, by każdy z nas mógł się o tym przekonać osobiście. Więc zamiast karmić się jadem sączącym z reżimowych mediów, a co za tym idzie karmić swoje serce strachem, zwróćmy uwagę na Pana, prawdziwego władcę tej ziemi i słowa pełne nadziei. Z psalmu 37. Nie unoś się gniewem z powodu tych złoczyńców. Nie zazdrość niesprawiedliwym, bo znikną tak prędko jak trawa i zwiędną jak świeża zieleń. Jeszcze chwila, nie będzie przestępcy. Spojrzysz na jego miejsca i już go nie będzie. Natomiast pokorni posiądą ziemię i będą się rozkoszować wielkim pokojem. Bliskie jest Królestwo Boże na ziemi. Modlitwa Ojcze Nasz jest to modlitwa o przywrócenie Bożego Królestwa. Jest to wołanie do Ojca. Nauczył nas jej Jezus. Najwspanialsza modlitwa. Wołanie o Królestwo Boże. Wołaj i Ty. Bo im bardziej teraz nas naciskają, im więcej gnębią, odczuj to w sercu, tym większa łaska otoczy Ciebie i nasz naród, aż w końcu zamieszkamy w prawdziwie wolnym kraju. No dobrze. To co teraz musisz zrobić? To, co musisz zrobić teraz, to zdecydować, po której stronie jesteś. Już nie ma odwrotu. Jest A albo B, plus, minus. Po której stronie jesteś? Czy chcesz utrzymać status tej ziemi, walczysz o to, co było i bronisz tym samym królestwa władcy uzurpatora? Czy odszukasz prawdę w swoim sercu i sięgniesz po obietnicę Pana odnowionej ziemi? Zadaj sobie to pytanie. Zadaj sobie to pytanie, czy jesteś za Królestwem Niebieskim. Czy chcesz pazurami wczepić się w tą rzeczywistość i trwać do końca z uzurpatorem? To jest twój wybór osobisty. Znajdziesz odpowiedź w sercu. Jest zapisana w zwoju życia przed wiekami. Jeśli jest tam twoje imię, odszukasz je, odszukasz wołanie Stworzyciela, zawołaj do Niego. A On nakarmi cię nadzieją. Nadzieją niezniszczalną, która nie umrze. Bo Pan jest z każdym, kto wzywa Jego imienia. Odrodzi Ciebie, odrodzi nasz kraj. Nie pozwoli, by stała się Tobie krzywda. Ale teraz jest chwila, byś mógł się o tym przekonać osobiście. Przejrzeć na oczy i zobaczyć, co jest ważne naprawdę. Czy ważna jest prawda Twojego serca? A co za tym idzie? Nadzieja na Królestwo Boże? Czy warto bronić tego świata pełnego zła, łudy? Czy skierować serce ku odnowionej ziemi, na której będzie budowane Królestwo Boże? Mam dla Ciebie na zakończenie wspaniałe słowa. Wspaniałe słowa z Izajasza, który o tym pisał. Radujcie się wraz z Jerozolimą, czyli odnowioną ziemią. Weselcie się w nią wszyscy, co ją miłujecie. Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzyście się nad nią smucili, ażebyście ssać mogli aż do nasycenia z piersi jej pociech, ażebyście ciągnęli mleko z rozkoszą z pełnej piersi jej chwały. Tak bowiem mówi Pan. Oto ja skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę narodów jak strumień wezbrany. Ich niemowlęta będą noszone na rękach i na kolanach będą pieszczone. Jak kogoś pociesza własna matka, tak ja was pocieszać będę. Tu doznacie pociechy. A na ten widok rozraduje się serce wasze, a kości wasze nabiorą świeżości jak murawa. Ręka Pana da się poznać Jego sługom, a gniew Jego nieprzyjaciołom. Bo to Pan przybywa w ogniu, Jego rydwany pędzą jak burza, by zaspokoić swój gniew pożogą i groźby swoje płomieniami ognia. Bo Pan dokona sądu ogniem i mieczem swoim ukaże wszelkie ciało, tak iż wielu będzie pobitych przez Pana. Przyjacielu, szykuj się na wspaniałą rzeczywistość, ale bądź też gotowy na bitwę. Jest to bitwa o Twoją duszę.